W skład branży turystycznej wchodzi wiele współpracujących ze sobą różnego rodzaju firm i osób. Można ją podzielić na 6 podsektorów. Atrakcje turystyczne, transport, zakwaterowanie i wyżywienie, operatorzy wycieczek, handel detaliczny, biura podróży i internet, turystyka w sektorze publicznym. Zakwaterowanie jest jednym z najważniejszych sektorów branży turystycznej. Rozróżnia się noclegi oferujące zakres usług związanych z pobytem oraz noclegi dostosowane do samoobsługi klientów. Noclegi oferujące zakres usług związanych z pobytem to każdy rodzaj zakwaterowania, w którym gość otrzymuje miejsce do spania, posiłki, usługi portiera, usługi recepcji itp. Noclegi dostosowane do samoobsługi klientów odnoszą się do rodzaju zakwaterowania, w którym goście przygotowują własne posiłki oraz z których z wyjątkiem recepcji świadczonych jest niewiele więcej innych usług. Typowymi przykładami noclegów oferujących zakres usług są hotele. Hotel to obiekt, który zapewnia płatne zakwaterowanie na krótki okres. W wielu krajach hotele są najpopularniejszym rodzajem zakwaterowania. Mogą to być np. małe rodzinne hotele, hotele w popularnych ośrodkach dla wczasowiczów oraz hotele biznesowe. W zależności od zakresu oferowanych usług i udogodnień, hotelowi przyznawane jest od 1 do 5 gwiazdek. System klasyfikacji gwiazdek jest klasyfikacją stosowaną na całym świecie. Istnieją różne systemy, ale wszystkie z nich zasadniczo klasyfikują hotel jako luksusowy, lepszy, średni rynkowy, budżetowy lub ekonomiczny. W dzisiejszych czasach usługi w branży hotelarskiej wykraczają poza uśmiech lub zwykłe dziękuję. Musisz stworzyć dynamiczne i niezapomniane wrażenia dla swoich klientów, aby wyprzedzić konkurencję w branży hotelarskiej. Usługi polegają na tym, że członek personelu hotelu robi coś dla gości. Typową usługą są usługi recepcji, transport, informacje turystyczne, rezerwacje biletów, pralnia i obsługa pokojowa. Udogodnienia ułatwiają pobyt gościom i obejmują restauracje i bary, centra biznesowe, obiekty sportowe, minibar, płatną telewizję, łącze internetowe w pokoju, telefon z bezpośrednim wyjściem i tym podobne. Wyposażenie hotelu i oferowane udogodnienia różnią się znacznie w zależności od ilości gwiazdek, lokalizacji i potrzeb. Usługi obejmują od spa z saunami, basenami, gabinetami masażu i salami gimnastycznymi, po sale konferencyjne, a także dodatkowe atrakcje takie jak gra w golfa, salon gier, przedstawienia teatralne lub wszelkiego rodzaju zajęcia sportowe i zajęcia na świeżym powietrzu. Motel to hotel przeznaczony dla kierowców i zwykle posiada on parking dla pojazdów mechanicznych. Ten rodzaj hotelu składa się z jednego budynku, którego połączone ze sobą pokoje mają drzwi zwrócone w stronę parkingu, a w niektórych przypadkach również wspólnego pomieszczenia lub serii małych kabin ze wspólnym parkingiem. Pierwotnie zaprojektowane dla kierowców motele to przydrożne hotele wyposażone w minimalne udogodnienia i obszerne miejsca parkingowe dla pojazdów mechanicznych. Domy gościnne. Domy gościnne są rodzajem niedrogiego noclegu. W niektórych przypadkach jest to prywatny dom, który został przerobiony na wyłączny użytek zakwaterowania dla gości. Właściciel zazwyczaj mieszka w całkowicie oddzielonej części na terenie obiektu, a pensjonat może służyć jako forma zakwaterowania. Nocleg ze śniadaniem to zwykle miejsce do spania na noc z porannym posiłkiem. Wiejski dom to duży tradycyjny dom na wsi, najczęściej taki, który od wielu lat należy do tej samej rodziny. Dom ten jest głównym domem na farmie. Pensjonaty zwykle znajdują się na łonie natury lub są w jakiś sposób związane z parkiem lub przyrodą. Statek wycieczkowy to duży statek pełniący funkcję hotelu, na którym ludzie podróżują dla przyjemności. Akademik to budynek zapewniający nocleg i mieszkanie dla dużej liczby osób. Apartamenty i mieszkania są samodzielnymi obiektami noclegowymi, mieszczącymi się w budynku, w którym znajduje się wiele takich jednostek. Schroniska zapewniają tanie zakwaterowanie, w którym goście mogą wynająć łóżko, zazwyczaj jest to łóżko piętrowe, w pokoju wieloosobowym ze wspólną łazienką, salonem, a czasem kuchnią. Pokoje mogą być mieszane lub dla osób tej samej płci. Istnieje również możliwość wynajęcia pokoi prywatnych. Kemping to obszar, w którym jednostka, rodzina, grupa lub jednostka wojskowa może rozbić namiot lub zaparkować samochód kempingowy. Na danym obszarze może znajdować się wiele pól kempingowych. Przyczepa kempingowa to pojazd przystosowany do mieszkania, zazwyczaj holowany przez samochód i wykorzystywany do wyjazdów na wakacje. Samochód kempingowy jest rodzajem samobieżnego pojazdu rekreacyjnego, który oferuje mieszkanie w pojeździe. Dzisiaj termin willa często określa nieruchomość wynajmowaną na wakacje. W Wielkiej Brytanii termin ten oznacza domy wolnostojące o wysokim standardzie, zlokalizowane w ciepłych krajach. Domek to niewielki dom na wsi, wynajmowany najczęściej przez urlopowiczów lub ludzi uprawiających sport. Chatka z Bali jest małym domkiem zbudowanym z pni i drzew.
Schronisko górskie to budynek położony wysoko w górach, do którego można dotrzeć tylko na piechotę, przeznaczony do dostarczania żywności i schronienia dla alpinistów, spinaczy i wędrowców.